Cześć, Troy. Czego słuchasz? Troy? Czego słuchasz? Ha, musiałabyś mieć ustawione one na bardzo wysoką głośność. Wow, co to było? To brzmiało jak trąbka. Czy też to słyszałeś, Troy? Ciekawe, kto na niej gra. Dowiedzmy się. To Tony! Nie wiedziałem, że umie grać na trąbce. Hej, Tony! Całkiem nieźle ci to wychodzi. Ale dlaczego nigdy wcześniej na mnie zagrałeś? O, wady! A, nie miałeś nikogo, z kim mógłbyś zagrać w duecie? To taka wielka szkoda. Ale nic się nie martw. Może wkrótce ktoś się pojawi? O. Masz jakiś pomysł, Troy? Co to będzie? Chcesz zrobić niespodziankę Tonemu i zorganizować z nim koncert? To świetny plan! Pojedźmy szybko do Teddy'ego i zobaczmy, czy może nam w tym pomóc! Hej, Teddy! Dzisiaj w mieście pociągów muzyka jest wszędzie! A właśnie, Troy potrzebuje twojej pomocy! Chcę zorganizować koncert niespodziankę dla Tonego! Przerobisz Troja w pociąg orkiestrę? To genialne, Teddy! Więc od czego zaczniemy, Teddy? Dobry pomysł. Troy będzie potrzebował rąk, żeby grać na instrumentach. Czy coś jeszcze, Teddy? Oczywiście! Same instrumenty! Masz jakieś dodatki, Teddy? Ach, oczywiście! Kula disco! Dzięki niej będziemy mieć zabawę! A więc, Troy, czy jesteś gotowy na swój koncert życia? A zatem ruszajmy w drogę! Hej, Tony, zgadnij co? Troy zagra z tobą w duecie. Razem zorganizujemy koncert! Jesteście gotowi, chłopaki? Na 1, 2, 3! Troy, czy coś nie tak? Tony, gra za głośno i nie możesz słyszeć sam siebie, jak grasz? Myślisz, że Teddy to przewidział? Tak jest! Tłumik do trąbki! Genialne! Spróbujcie jeszcze raz, chłopaki. Na 1, 2, 3! Doskonale! Myślę, że czas rozpocząć koncert. Jedźmy do naszego miasta! O, chyba nikt jeszcze o nas nie słyszał. O, mamo.
Ale nic się nie martw, Tony. Zaraz rozpoczniemy nasz największy koncert. Tak, to świetny pomysł. Może zamiast stać w miejscu, będziemy jeździć i grać? Dzięki temu wszyscy dowiedzą się w mieście, że mamy koncert. Teddy też o tym pomyślał i dał ci coś specjalnego? Mikrofony? Teraz wszyscy będą cię słyszeć głośno i wyraźnie. Na jeden, dwa, trzy! Cała naprzód! Grajcie, to działa! Wow, to się nazywa show! Teddy, oni brzmią fenomenalnie! A to wszystko dzięki tobie! Pa, przyjaciele! Do zobaczenia następnym razem! Hej, Troy! Cześć, Taylor! Dokąd dzisiaj jedziecie? Konkurs w jedzeniu naleśników? Ale to będzie frajda! Masz rację. Syrop jest najsmaczniejszy. O nie! Te tory są zepsute! Uważajcie! O kurcze! Ale się narobiło! I co teraz z tym zrobimy? Dobry pomysł! Teddy na pewno nam pomoże! Teddy? Rozlał nam się syrop! Masz jakiś pomysł, jak mamy to wyczyścić? Doskonale! Zatem bierzmy się do pracy! To jest dokładnie to, czego potrzebujemy, Troy. Teddy przerobił cię na pociąg odkurzacz. Doskonale, Teddy! Ta końcówka ściągnie cały ten syrop! Dobrze, teraz to wszystko posprzątajmy! Taylor, Troy już wrócił! Teddy przerobił go w pociąg odkurzacz! Czy coś nie tak? Oczywiście! Musimy włączyć to! Oh.
Ale klawo! Tak jest, Troy! Chyba opuściłeś jedno miejsce. Oczywiście. Teraz już jest czysto, Troy. Wow, Taylor! Wygrałaś! Musisz uwielbiać te naleśniki. Jestem taki zadowolony, że wszystko dobrze się skończyło. Do zobaczenia później. Świetna robota, Troy i Teddy. Do zobaczenia następnym razem! Hej, Betty. Co dzisiaj porabiasz? Oj, aha. Mole, ha. Wszystkie twoje warzywa zgniły? Man, bo. I nie masz nic, z czego można by ugotować obiad? Och, dobrze. Całe szczęście nadjeżdża Troy. Może on mógłby ci jakoś pomóc? Troy, Betty potrzebuje twojej pomocy. Dzisiaj organizuję obiad, ale nie ma jedzenia. I co teraz zrobimy? Dobry pomysł. Teddy zawsze ma jakieś rozwiązanie. Jedźmy zobaczyć się z nim. Hej, Teddy! Betty organizuje obiad dla przyjaciół, ale wszystkie jedzenie z jej ogrodu zgniło. Czy masz jakiś pomysł? Juhu! Doskonale. Zróbmy to. Troy, z pewnością wyglądasz na kogoś, kto mógłby nas uratować. A teraz jedźmy i pomóżmy Betty. Zobacz, Betty. Troy przyjechał, żeby ci pomóc. Teraz jest szefem kuchni. Dobry pomysł. Troy, czy mógłbyś upiec ciasto na obiad? Jesteś bardzo zorganizowany. Wygląda cudownie. Okej. Musimy poczekać, aż się skończy piec. Jest gotowe. Cóż za cudowne ciasto, Troy. Och. Nie martw się, Betty. Troy mówi, że to się zdarza ciastom, kiedy już ostygną. Teraz nikt nie będzie wiedział.
To wygląda doskonale. Troy, uratowałeś nas. Do zobaczenia następnym razem, moi przyjaciele. Ej, Troy, ale dzisiaj wiecznie, prawda? Lepiej trzymaj te nauszniki na swoich uszach. O nie! Lepiej szybko je znajdźmy. Coś nie tak, Tony? Wiatr zwiał twój kapelusz? I też nie możesz go nigdzie znaleźć? Widziałeś go gdzieś, Troy? Gdzie on jest? Wleciał aż tam na górę? O nie! Ale nic się nie martw, Tony. Troy zaraz wróci do swojego magazynu, a tam zostanie przerobiony w jakąś super maszynę. Hej, Teddy! Troy potrzebuje twojej pomocy. Możesz zjechać na dół? Ten silny wiatr zwiał kapelusz Tonego aż na sam szczyt góry. Czy mógłbyś przerobić Troya w jakiś pojazd, który mógłby odzyskać ten kapelusz? Mógłbyś? Co to będzie? Pociąg, który wspina się po górach? Ale klawo! Nie mogę się doczekać, aż to zobaczę. Co to takiego, Teddy? Gąsienice? Jak w czołgu? Ale klawo! Tego narty? To na pewno dobry pomysł. Masz jeszcze coś do dodania, Teddy? Świetnie! Dzięki temu hakowi Troy będzie w stanie złapać ten kapelusz. Czy coś jeszcze? Ale dzisiaj dobrze ci idzie, Teddy. Dzięki temu będzie ci ciepło. Gotowy, Troy? Dobrze, zatem ruszamy. A więc, Troy, od czego zaczniemy? Chcesz wykorzystać tę gąsienicę? Doskonale, zatem zróbmy to. Dalej, Troy, gazu! Już jest! O nie! Co jeszcze Teddy ci zamontował? Oh.
Dobry strzał. Czas już wrócić na dół. Cześć, Tony. Zgadnij, co Troy znalazł tam na górze. Następnym razem bardziej uważaj na swój kapelusz. I ty też, Teddy. Do zobaczenia później.